gdy zacząłem ten projekt robić, to sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, jak ten projekt jest złożony, jakiej wymaga wiedzy i gdzie mnie zaprowadzi. Te atlasy były oparte o materiał z atlasów drukowanych. I w pewnym momencie zrozumiałem, że pomimo, że stosuję wiele atlasów drukowanych, że nawet jak je przekształciłem do postaci trójwymiarowej, one są ograniczone. Ograniczone, ponieważ mają zbyt małą liczbę struktur, ponieważ nie dają się rozszerzać, ponieważ są niedokładne, ponieważ nie zawsze da się je odpowiednio stosować. No więc zacząłem szukać nowego materiału. Były różne próby, nie wszystkie działały. A w końcu zacząłem używać własny mózg, stosując po prostu obrazowanie. Na początku na skanerach 1,5-teslowych, potem 3-teslowych. Zwiększaliśmy liczbę kanałów, potem 7-teslowych. Potem dodaliśmy tomografię komputerową. I zaczęliśmy budować atlas holistyczny. Znaczy budować atlas, który zawiera cały mózg. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale właściwie nie istniał do tej pory atlas, który ten cały mózg obejmował. Każdy kawałek mózgu, każdą część atlasu, którą robimy, jednocześnie publikujemy w czasopismach naukowych łącznie z walidacją. Czyli przykładowo, jak żeśmy robili struktury i żeśmy robili zakręty, zostało to zweryfikowane w stosunku do literatury. To samo zrobiłem z naczyniami, to samo zrobiłem z połączeniami, to samo zrobiłem z nerwami. Czyli staram się, żeby to był model, który odpowiada najczęstszym wariantom, ale oczywiście musimy pamiętać, że każdy mózg jest różny. Pacjent powinien mieć możliwość decydowania, co zatrzymać, a co usunąć ze swojego mózgu, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi na przykład o sprawy finansowe, to staramy się sami decydować. Natomiast w momencie, jak nasz mózg jest w czyichś rękach, my praktycznie tracimy kontrolę. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Oczywiście mózg wydaje się tak skomplikowany, że pomysł, że laik może się wypowiadać, wydaje się na początku może niemożliwy. Natomiast jeżeli na dany pacjenta nałoży się atlas i atlas powie, jakie są struktury, jakie są funkcje, i pacjent widzi, które funkcje albo które umiejętności zostaną mu zabrane w wyniku pewnej operacji, więc wtedy pewnie ma większe podstawy do decyzji, jak chciałby, żeby ta operacja przebiegała. Ja myślę, że to są świetne projekty. Ja się bardzo cieszę, że tak duże projekty są robione. Oczywiście te projekty wymagają olbrzymiego finansowania, typu Allen Brain Institute to jest około 500 milionów, projekt europejski 1,160 mld. Olbrzymie projekty długofalowe, które miejmy nadzieję pozwolą nam lepiej zrozumieć, lepiej leczyć mózg. Natomiast ja jestem po prostu małą rybką w tym morzu olbrzymich rekinów i próbuję zrobić coś, co w dalszym ciągu robi różnicę, to jest raz. Po drugie, jestem zbyt niecierpliwy, żeby czekać 10 lat. Więc staram się wypuszczać produkty co roku. Ja w dalszym ciągu wewnątrz jestem naukowcem, a nie biznesmenem, chociaż muszę łączyć te funkcje. I uważam, że jeżeli naukowiec ogranicza się tylko do publikacji, to jest po prostu niespełniony. Kolejna publikacja właściwie niewiele co zmienia w życiu. Natomiast jeżeli to, co się wymyśliło, opublikowało, da się to wcielić w życie, ktoś z tego korzysta, to jest zupełnie inne uczucie.